Dzień dobry, Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika Prawo Drogowe News. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w cyklu dyskusji na Ratuszowej. Dzisiejszym tematem, tytułem naszego spotkania jest o zdolności do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Naszymi gośćmi są pani znana Państwu i lubiana, pani doktor Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog, pedagog, psychotraumatolog, Instytut Transportu Samochodowego. Witam panią. Pan profesor Mirosław Gidlewski, profesor uczelni WAT, Wydziału Inżynierii Mechanicznej, inżynier, doktor habilitowany. Pan profesor zajmuje się teorią ruchu drogowego. Dobrze mówię, panie profesorze? Bardzo dobrze. A bardzo dobrze. To nas bardzo cieszy, bo do tej pory nie rozmawialiśmy z inżynierami i bardzo, bardzo jesteśmy w oczekiwaniu na to, co pan powie o swoim działalności i o swoich działaniach i pana poglądów. Jesteśmy zainteresowani pana poglądami. Chciałam ograniczyć ten tytuł, to nasze spotkanie i tą problematykę i kwestie, które będziemy podejmowali do kierowców. Czyli w pewnym sensie, jeżeli pan profesor będzie chciał powiedzieć coś o pieszych, to bardzo proszę, ale powiedzmy tak minimalnie i pomińmy tym razem kierowców zawodowych, czyli pozostańmy przy tych kierowcach młodych, starszych, seniorach z kategorii B. Jakby pretekstów do dzisiejszego spotkania co najmniej dwa znaleźliśmy, dwa takie preteksty. Pierwszy pretekst to jest to, że Unia Europejska dużo mówi, a jak niektórzy mówią, nawet ostatnio troszeczkę pod dywan zamiotła pewne decyzje, przyszłe decyzje dotyczące kierowców seniorów i badań, dodatkowych obowiązkowych badań kierowców seniorów. To pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest wypadek, który zdarzył się kilka tygodni temu, kilkanaście dni w Szczecinie. Tam 33-letni kierowca wjechał w grupę pieszych i ten kierowca nie był pijany. No i jest też oczywiście trzeci tytuł. Od 14 marca obowiązuje ta zmiana, ta nowelizacja kodeksu karnego, która mówi o konfiskowaniu pojazdów pijanym kierowcom. I tu też chcielibyśmy porozmawiać o tych kierowcach, którzy mają na przykład chorobę alkoholową. I oczywiście cały czas przed nami wizja zero, ale również przed nami, którzy przygotowujemy tę dyskusję, zawsze tematem wiodącym jest temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przypomnę, organizatorami cyklu spotkań jest Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja tygodnika Prawo Drogowe News i redakcja portalu L-Instruktor. To już wszystko, co mogłam. Oczywiście naszym organizatorem spotkań, naszym producentem jest grupa IMASZ. W ramach grupy IMASZ dzisiaj się nami opiekuje pan Piotr Wagner i pan Wojciech Więczak. Już z góry dziękuję, bo mogę na koniec zapomnieć, co mnie się często zdarza, ale powinno być to wybaczane. Także to wszystko powiedziałam i teraz chciałabym właśnie zacząć, może jeżeli pani doktor pozwoli, od tej choroby alkoholowej, bo bardzo dużo się mówi teraz o tym odbieraniu tych samochodów, wiele zdań jest, ankiet, też daliśmy ankietę, mamy na stronie. Zdania są podzielone, czy to jest za surowe prawo, czy nie za surowe prawo, ale nas interesuje po pierwsze, dlaczego ten kierowca po spożyciu alkoholu czy jakiegoś innego środka wsiada samochód. I co z tymi, którzy mają świadomość tego, że mają tę chorobę? Może tę świadomość mają również lekarze, którzy ich leczą, a jednak nie ma chyba systemu, który by zabronił ich albo uświadomił im totalnie, czy im rodzinom, która dozwala, czy znajomym, którzy przyzwalają na takie zachowania, żeby wsiadali za kierownicę. Bardzo proszę, pani doktor. Na początku bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi tutaj gościć po raz kolejny. Bardzo się cieszę. Zwykle brak czasu przeszkadza mi w tym, żeby uczestniczyć częściej, natomiast udało się i bardzo się cieszę.
W kontekście przepisów, które zostały wprowadzone, przepraszam, one rzeczywiście dla niektórych mogą się wydawać zbyt restrykcyjne, natomiast trzeba mieć świadomość, że ustawodawca tutaj rzeczywiście trochę z taką troską również, jak to odbieram, jeśli chodzi o te osoby, które potencjalnie mogą być ofiarami takich zdarzeń, gdzieś tam wystąpił. W związku z tym, no mamy nadzieję, że skutek będzie pozytywny. Natomiast odnosząc się do pytania, czyli do tego, co dotyczy kierowcy z problemem alkoholowym, ja tylko powiem, że przyczyn, dla których kierowcy wsiadają do kierownicy pod wpływem alkoholu, jest naprawdę sporo. Oczywiście wymienia się najczęściej takie elementy jak brak odpowiedzialności, ale też wysoki poziom akceptacji ryzyka i niedoszacowanie tego ryzyka i często przeszacowanie swoich własnych umiejętności, możliwości. Wielu kierowców ma taką tendencję do tego, żeby rozładowywać też napięcie emocjonalne, wsiadając do auta. I wielu z nich, również na trzeźwo, deklaruje, że z całą pewnością by tego rodzaju do takiej sytuacji by nie dopuścili. Natomiast te hamulce niestety puszczają już pod wpływem i ta deklaracja jest już wtedy mniej taka restrykcyjna. Natomiast gro kierowców rzeczywiście w tej grupie, która podlega badaniom psychologicznym z tytułu właśnie kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, to są kierowcy właśnie uzależnieni od alkoholu. I do tej grupy chciałabym szczególnie tutaj się odnieść, rzeczywiście, dlatego że zastanawiając się nad tym, co kieruje takimi osobami, tutaj w zasadzie trzeba przejść do mechanizmów uzależnieniowych, czyli tego, co powoduje, że kierowca też nie jest w stanie, czy w ogóle człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z uzależnieniem. Takie trzy komponenty, które my obserwujemy w kontekście osób uzależnionych, to pierwszy mechanizm, to jest mechanizm regulacji emocji. Czyli powiedzmy, alkohol daje mi rozluźnienie, daje mi możliwość poradzenia sobie z problemami pod względem takim, że o nich nie myślę. To nie jest oczywiście radzenie sobie takie adekwatne, albo poczucia się trochę lepiej, albo czucia się nie tak beznadziejnie, jak się czuję. To jest bardzo często radzenie sobie z wieloma problemami wynikającymi też ze stresu, z pracy, z relacji, innych historii. Natomiast jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten alkohol działa, to znaczy spełnia swoją funkcję, to zaczynamy się zastanawiać wtedy, czy przypadkiem nie jest już tak, że mamy do czynienia z brakiem kontroli nad tym, jak ten alkohol na nas wpływa. A zatem pojawia się zwykle drugi mechanizm uzależnieniowy, czyli taki mechanizm, który nazywa się mechanizm iluzji i zaprzeczeń. I zwykle taka osoba mówi sobie w taki sposób, że mam kontrolę, jak będę chciał, to przestanę. W zasadzie piwo to nie alkohol i różnego rodzaju takie rzeczy, które z którymi mamy do czynienia, wszystko służy temu, żeby podtrzymać ten pierwszy mechanizm, czyli mechanizm regulacji emocji. Trzeba się jakoś zacząć oszukiwać, że się tego problemu nie ma. Wiele testów takich przesiewowych, taki test MAST, w którym wystarczy odpowiedź pozytywna na jedno pytanie, żeby mówić już o takim ryzykownym piciu albo predykcji do tego uzależnienia. Czyli na przykład, czy kiedykolwiek rozważałeś to, żeby ograniczyć swoje picie, albo czy ktokolwiek z twojego otoczenia kiedykolwiek powiedział ci, że pijesz za dużo. I to są pytania, które jeśli się pojawią, no to zwykle mówimy o tym takim aspekcie dosyć dużego prawdopodobieństwa, jeśli chodzi o uzależnienie, ale zmierzam do tego, że trzecim mechanizmem uzależnieniowym jest mechanizm rozproszonego ja albo rozdwajanie, rozpraszania ja. Gdzieś, gdzie ja, który jestem pijany, ja, który jestem trzeźwy, ja, który jestem na kasu, to są trzy różne osoby. I jakkolwiek ja trzeźwy deklaruję, że nie wsiądę za kierownicę, to ja pijany już nie jestem tak bardzo przekonany o tym pomyśle. I dochodzi do takiego właśnie rozproszenia tej struktury, gdzieś, gdzie tak naprawdę każdy dyskomfort zaczyna być leczony alkoholem, a jeśli się powiedzmy dyskomfort pojawi w postaci tego, że ktoś mi odbierze uprawnienia, to niestety, ale spowodować to może znów sięganie po alkohol. Ponieważ przerwanie mechanizmów uzależnieniowych jest podstawą w ogóle do leczenia terapeutycznego,
ale jest ono niezwykle trudne, dlatego że na początku musimy wypracować zdrowe strategie radzenia sobie z emocjami. Bardzo często to są osoby, które mają ze sobą doświadczenia jakieś urazowe, traumatyczne, których nie dźwigają, które powodują, że jest im zbyt ciężko w rzeczywistości, która jest taka no, przytłaczająca. W związku z tym mamy konflikt: odrzucić picie albo odrzucić rzeczywistość. I praca z osobami, które są uzależnione, jest niezwykle trudna. My często w badaniach psychologicznych, widząc tego rodzaju sytuacje, dodatkowo prosimy o konsultację osobę, która zajmuje się uzależnieniami, na przykład, żeby też ta osoba, która została zatrzymana po tym alkoholu, powiedzmy drugi raz, i widać, że ten problem może dotyczyć tego aspektu, bo widać i w cechach osobowości pewną predykcję, i w tym, jakiego rodzaju mechanizmy ta osoba stosuje podczas wywiadu diagnostycznego. Więc zostaje ona zobligowana do tego, żeby stawić się na taką konsultację. No ale robimy to my w instytucie, natomiast bardzo by mi zależało na tym, żeby robili to wszyscy psychologowie transportu, do których taka osoba potencjalnie trafia. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego również, że nie każdy psycholog transportu ma wiedzę na temat mechanizmów uzależnieniowych, ma wiedzę na temat tego, jak to wygląda, jeśli chodzi o ten aspekt psychologiczny. Zawsze można poprosić o konsultację, również i wsparcie kogoś, kto się tym zajmuje. W związku z tym bardzo zachęcam naprawdę środowisko psychologów transportu, żeby wysyłać taką konsultację, prosić o taką konsultację, bo być może to będzie moment, w którym ten kierowca albo ta osoba rozpocznie pracę nad tym, z czym ma problem. No, aczkolwiek ruch AA, sam szacunkiem do ruchu AA, bardzo często niestety tutaj mówimy o dosyć niskiej skuteczności na początku takiego leczenia, bez wprowadzania takiego oddziaływania zorientowanego na traumę, czyli na to, co stało, jakby co leży u przyczyny właśnie sięgania po alkohol, zamiast radzenia sobie w sposób adekwatny, widząc tak koszmarne skutki tego działania. Tak, ja myślę, że tutaj, ponieważ naszymi słuchaczami są w dużej mierze również instruktorzy i egzaminatorzy, ja się ostatnio doczytałam taka wypowiedź, to na Facebooku, czyli powiedzmy nie jakaś może ona humorystyczna, ale kursant nie zdał egzaminu, ale ponadto na ten, to w ubiegłym tygodniu był wypadek, na ten egzamin przyszedł po spożyciu i to takim solidnym alkoholu. I na pytanie tam, powiedzmy, dlaczego się stawił w takim stanie, tam bardziej była dyskusja wokół tego, jak to pani egzaminatorka rozpoznała, bo musiała wezwać policję, bo nie ma innych narzędzi, że on tak jechał. No to on po pierwsze odpowiedział, że no, był w stresie, w związku z tym się napił. To po pierwsze. A po drugie, że nikt mu w ośrodku szkolenia wcale nie powiedział, że on po spożyciu ma nie przyjść. Oczywiście to uważam za żart. Ale może nie do końca jest to żart. Może ten system, o którym pani mówi, i to jakaś tam rada i możliwość zwrócenia się po radę, po pytanie, również powinna dotyczyć instruktorów i egzaminatorów, bo oni w pewnym sensie się stają bezradni, a rzecz się dzieje, prawda? A rzecz się dzieje. Kursant pijany przyjeżdża na egzamin. No, to w ogóle nie. Mi się wydaje, że my też powinniśmy trochę postarać się wyjść z własnych butów, bo dla nas to, że pod wpływem alkoholu nie wsiada się za kierownicę, jest oczywistą oczywistością, a tak wcale nie musi być, jeśli chodzi o osobę, która ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem, bo my liczymy na to, że ta osoba rzeczywiście, jeśli chodzi o przepisy, to je poznała, natomiast nie mamy takiej pewności. Więc nawet jeśli to nie byłby żart, tylko faktycznie tak by było, to jest to również możliwe. Więc to tylko daje tutaj nam takie większe światło na to, żebyśmy trochę wychodzili ze swoich butów i żebyśmy nawet te podstawowe rzeczy wielokrotnie jeszcze wyjaśniali, tłumaczyli, ale też chodzi o to, że na kursie powinny pojawić się również takie tematy, jak wpływ alkoholu na prowadzenie pojazdu i konsekwencja właśnie takiego stanu rzeczy, jeśli chodzi o właśnie sankcje karne. Odpowiedzialność tu przede wszystkim. Ja rozumiem, że ta sama kwestia, czyli ten pani apel, że instruktorzy powinni szerzej włączyć, dotyczy również lekarstw, które często w ulotce mają informację, że nie siadaj za kierownicę, ale jest to lekceważone, albo te ulotki wprost są nieczytane. Rozumiem, że ten apel, który pani do naszych instruktorów w tej chwili skierowała, dotyczy również takiego zakresu,
który powoduje to, że ci ludzie trafiają do ruchu drogowego, a są niezdolni do tego, żeby bezpiecznie uczestniczyć w tym ruchu drogowym. I teraz ta kwestia, która w pewnym sensie przebija wszystkie inne kwestie, to jest kwestia kierowców seniorów. Unia Europejska za ten temat się zabrała, młodych kierowców już omówiliśmy, kierowcy seniorzy. Ponieważ nie ma jednolitości i zgodności co do kwestii, że kierowcy seniorzy powinni przechodzić dodatkowe badania, o tą tematykę poproszę, o stanowisko w tej tematyce poproszę pana profesora Gidlewskiego. A tu konkretnie pierwsze moje pytanie byłoby takie: panie profesorze, proszę określić, kto to jest kierowca senior? Ponieważ jakby nie czytał literaturę, to mamy co najmniej kilku definicji. Czy kierowcą seniorem jest już osoba w wieku 60 lat czy 90? Witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Pani redaktor, bardzo ciekawe Pani pytanie zadała Pani. Ja jestem pierwszy raz w tej formule. Czy ja mogę odnieść się troszeczkę do tego, co było? Bo jednak ja tam, no mam swoje zdanie i Proszę tak bym bardzo, chciał tak. zawsze podkreślić, a to, co tutaj zaraz odpowiem, tylko nie po kolei, dobrze? Proszę, Więc oczywiście. najpierw tak, proszę Państwa. Ja bardzo cieszę się, że w ogóle porusza się tematy nietrzeźwych kierowców. To jest bardzo ważna sprawa i uważam, że należy walczyć z tymi, którzy nie tylko kierowców, bo i rowerzystów to też kierowcy i pieszych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu. Ale kierowcy się najbardziej rzucają w rozłoczy, bo stanowią największe zagrożenie. Ale pieszy, który no, wchodzi pod kierowcy, to też jest pod samochód. Ale no muszę to powiedzieć, że pijani kierujący samochodów osobowych w tym naszym kraju robią 5% wypadków drogowych, są sprawcami. 95% wypadków sprawcami są kierowcy trzeźwi. To, żeby nam nie uciekało wśród instruktorów. Ja tak samo jak nie potrafię zrozumieć człowieka, który siada za kierownicą po pijanemu, tak samo nie potrafię zrozumieć kierującego samochodem trzeźwego, który notorycznie łamie wszelkie przepisy. A myślę tu głównie o nieprzestrzegają ograniczeń prędkości jazdy, szczególnie w mieście. Proszę Państwa, no my mamy tych wypadków znowu nie tak dużo, relatywnie w innych krajach. I My coraz mamy mniej. bardzo dużo wypadków śmiertelnych, ciężkich. My prowadzimy w Europie, jeżeli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. No, tu są różne przyczyny, ale prędkość tu ma zasadnicze znaczenie. I teraz o zabieraniu tych pojazdów. To jest dobra metoda, tylko żeby była skuteczna. A póki co czytam różne komentarze i nie bardzo widzę, czy ona będzie skuteczna. Bo każdy przepis można wprowadzić. A co ze skutecznością? Ja byłem już w tej chwili, nie praktykuję, biegłym sądowym i w wielu sprawach uczestniczyłem takich, gdzie pijany kierowca powodował wypadek, ale on już nie miał prawa jazdy. On już to prawo jazdy utracił. Więc zabieranie praw jazdy było metodą nieskuteczną. Być może skuteczniejszą metodą będzie zabranie samochodu. Chyba tak. Zobaczymy. Tylko, że to musi mieć swoje konsekwencje. Ale to o tym, przepraszam, W tyle którym takich. momencie jesteśmy tym kierowcą seniorem? To teraz już do tematyki. Seniorem kierowcą. No, utarło się u nas, że jak przechodzimy na emeryturę, to się liczy albo 60 plus, albo 65 plus. Takie są statystyki, tak się wszędzie podaje. A ja myślę, że tu trzeba w sposób absolutny rozgraniczyć. I szczególnie grupę seniorów, albo podzielić, jak to się robi na Zachodzie, na seniorów młodszych do 70 lat, na seniorów do 80 lat i starszych seniorów powyżej 80 lat. Ja to jeszcze w tych swoich badaniach, które prowadzę, podzieliłem seniorów na okresy 5-letnie. Czyli co 5 lat? Potwierdzę, że jednak z wiekiem
Nasze szczególnie sprawność psychomotoryczna szczególnie mocno zmienia się właśnie u seniorów, ale nie u wszystkich. Proszę Państwa, ja takie zrobiłem statystyki trochę inne niż wszyscy, bo nie jest sztuką zrobić statystyki dla na przykład seniorów 60 plus i napisać, że oni robią mniej wypadków niż grupa tych najmłodszych kierowców 18-24 lata. Bardzo ciekawe jest badać te poszczególne grupy jako sprawców wypadku w tych okresach pięcioletnich. I tam sama liczba wypadków, czy sama sprawców wypadków jeszcze o niczym nie świadczy. Bo to trzeba jakoś starać się odnieść do udziału w ruchu drogowym. No przecież gdybyśmy wzięli 100 latków, to wyjdzie na to, że oni w ogóle nie robią wypadków. Bo oni w ogóle nie uczestniczą w ruchu drogowym. I teraz ten sposób uczestnictwa w ruchu drogowym jest trudny do oszacowania. Tu się zwrócę, tam na naszej stronie internetowej ja mam taką ankietę. Już mam około 2000 badań, a chciałbym mieć 6000. Gdzie staram się zdobyć dane od kierowców w różnym wieku, ile kilometrów przejeżdżają w ciągu roku. Panie profesorze, przepraszam, ale przerwę panu, żeby odpowiedzieć. Ja odpowiem panu na to pytanie, które, Tak. znaczy na tą wątpliwość, że chciałby pan mieć te 6 tysięcy. Zadzwoniła dzisiaj do mnie pani Katarzyna Dobrzańska-Hunko, Tak. sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD. Notabene w tym czasie, jak my rozmawiamy, ona ma spotkanie z 300-osobową grupą seniorów. W Skawinie jest takie spotkanie w tej chwili. I ona deklaruje i prosiła, żebym złożyła panu taką deklarację w jej imieniu. Ona raz w miesiącu ma takie spotkanie, 100-300 osób, a często częściej i również takie duże grupy, że oni, jeżeli tą ankietę będą mieli, pan będzie zainteresowany do takiej współpracy, to wejdą w te pana badania i będzie pan miał dodatkowe, że tak powiem, głosy i szybko pan dojdzie do tych 6 tysięcy. Myślę, że jak zaapelujemy, to pozostałe wojewódzkie rady w podobny sposób, bo oni mają te same doświadczenia, robią bardzo dużo spotkań z seniorami i takie narzędzie jak to badanie, które pan robi, a co najważniejsze, wynik tych badań, że bo z tego jakaś analiza będzie, która będzie również dotyczyła tych ludzi, będzie niezwykle istotna. Także to taka deklaracja dla pana, że pomożemy i również my jako redakcję pomożemy w tym zakresie jak najbardziej. Dziękuję bardzo pani redaktor, jestem za to wdzięczny. To ja tylko po prostu muszę udostępnić ten link do tej ankiety, bo to jest, tutaj jest, tam trzeba tylko wejść, to jest 5 minut taką ankietę się wypełnia. Dobrze, to pan nam to da, jest to my tutaj to przełożymy na prawo drogowe. Dziękuję bardzo, ale to jest jakby z boku. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedno, ponieważ ja troszeczkę inaczej zacząłem to uczestnictwo badać w tym, co miałem z tych statystyk z CEWiK-u. Ja po prostu uznałem, że jeżeli ktoś uczestniczy w wypadku drogowym, kieruje pojazdem samochodowym i uczestniczy w wypadku drogowym, to znaczy, że jest uczestnikiem ruchu drogowego. I zdobyłem liczby tych uczestników kierujących samochodami w tych grupach wiekowych. A następnie interesowało mnie, jaki procent tych uczestników, nie wiem, czy dobrze tłumaczę, ale chciałbym jak najjaśniej, jest sprawcami wypadków tych drogowych, w których uczestniczą. I co wynikło mi z tych badań? Że oczywiście na początku najczęściej, największy procent uczestników wypadków drogowych jest w tej i sprawców jednocześnie, jest w grupie osób 18-24. I to jest około 50, przepraszam, żebym tutaj zanotowałem, w grupie 50 jest to około 65%. I potem wraz z wiekiem liczba tych sprawców się obniża. Najbezpieczniejsza według tych moich badań to jest grupa kierowców między 35 a 49 lat. Jest taka krzywa wannowa. Najpierw spada, a potem od tych 50 lat zaczyna rosnąć. Ale dopiero w wieku 70 lat starszy kierowca zaczyna stworzyć podobną wartość tego stopnia zagrożenia, jak ta grupa najmłodszych kierowców. 70 lat. Powyżej 70 lat
to zagrożenie jest wyższe. Jeszcze raz popatrzę na to procenty. Tu trochę źle podałem. Ta grupa 35-49 to 55% uczestników wypadków drogowych kierujących samochodami jest ich sprawcami. Grupa najmłodszych i 70-latków to jest 68%. Równy. A powyżej 85 lat to już 85% uczestników wypadków drogowych kierujących pojazdami jest jednocześnie sprawcami tych wypadków. No tak to wychodzi. I mimo, że ja i tutaj staram się być maksymalnie obiektywny, bo ja reprezentuję w naszej instytucie, na naszym wydziale, w Wojskowej Akademii Technicznej, istnieje Centrum Wiedzy o Dostępności do Transportu i Mobilności Osób o Szczególnych Potrzebach. Czyli i to ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do środków transportu indywidualnego. I zależy nam bardzo, żeby osoby starsze były jak najdłużej, miały dostęp do tych środków. To mimo wszystko muszę powiedzieć, że powyżej tych 70 lat taka osoba, taki senior, no powinien jednak zwrócić uwagę na swoje szczególnie sprawności psychomotoryczne, bo nie u każdego. Tu głównie ważne są choroby, nie tyle wiek może, ale już powinien przynajmniej samodzielnie, czy w konsultacji z rodziną, czy z lekarzem pierwszego kontaktu, powinien już takie konsultacje przeprowadzać bez żadnych nakazów. Bo być może okaże się, że również korzystne dla niego jest, żeby, no może ograniczyć kierowanie samochodem, choć zdaję sobie sprawę, że no, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, gdzie nie jest rozwinięty transport drogowy, no rezygnacja z samochodu osobowego, no może być No równoznaczna tu jeszcze do rodzina, przejścia. jakaś rola rodziny. Tu mi Tak, pan to profesor tu. odpowiedział na pytanie, którego nie zadałam. Panią doktor zapytam, a jak w pani ocenie, pani doktor, czy ten pomysł Komisji Europejskiej, żeby co 5 lat robić testy kierowcom powyżej 75 lat i badania psychologiczne, czy to jest dobry pomysł, czy to jest niedobry pomysł? Pani ocenie. Mówiąc bardzo krótko, to pomysł dobry, ale chciałabym najpierw tutaj wstęp zrobić i trochę odnieść się do tego, o czym mówił pan profesor. Już chyba wydaje mi się, że minęło prawie 15 lat od tego, kiedy przeprowadzaliśmy takie duże analizy odnośnie właśnie sprawstwa wypadków drogowych, również w aspekcie, o którym mówi pan profesor. Natomiast braliśmy pod uwagę jeszcze elementy dotyczące percepcji ryzyka. I dodatkowo jeszcze taki aspekt dotyczący oceny własnych umiejętności. I to prawda, że zresztą statystyki policyjne chociażby z 2022 roku pokazały, że ten wskaźnik wypadkowości w grupie 18-24 plus powyżej tam 60 jest niższy niż w przypadku, kiedy mówimy o tym środku, czyli mamy 30, 25, przepraszam, 39 i potem 40-59. I tutaj są sprawcy wypadków drogowych w kategorii według grup wiekowych, no to tutaj statystyki są bezlitosne. I niestety ja muszę przyznać rację jednak, że badania te psychologiczne potwierdzają te analizy policyjne. I również tam monitorowana była liczba przejeżdżanych kilometrów. I teraz dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tej grupie 25-39 mieliśmy relatywnie jakby dosyć duże tutaj te ilości przejechanych kilometrów, ale druga rzecz jest taka, że tam był najwyższy wskaźnik przeceniania swoich umiejętności. Czyli mam prawo jazdy już powiedzmy 10 lat i hulaj dusza piekła nie ma, ponieważ już uważam się za doskonałego kierowcę. W związku z tym tutaj rzeczywiście ten wskaźnik wypadkowości jest bardzo wysoki. Natomiast to prawda, że ciężkość wypadków w tym okresie wcześniejszym, czyli 18-24, jest zdecydowanie wyższa. I czy byśmy to analizowali w kontekście przejeżdżanych kilometrów, czy odnosili to do starszych kierowców, to tutaj te wskaźniki ciężkości zdarzeń będą wysokie. U starszych kierowców mogą być niższe, bo oni poruszają się z niższymi prędkościami, to jest inna rzecz. Natomiast w kontekście, czy to jest dobry pomysł, czy niedobry. Proszę Państwa, wiele krajów Unii Europejskiej już od dawna zdecydowało się na to, że należy wprowadzać monitoring stanu zdrowia, w ogóle mówię o zdrowiu szeroko pojętym, również o zdrowiu psychofizycznym,
U kierowców niektóre kraje powyżej 45 roku życia już zaczynają monitoring stanu zdrowotnego i wprowadzają na przykład co 10, potem co 5 lat, potem co 2 lata. Wiele krajów monitoruje stan zdrowia obligatoryjnie, wskazując kierowcom konieczność poddawania się badaniom lekarskim, niezależnie od tego, czy coś się wydarzyło, czy nie. Natomiast my, jak się wydaje, mamy w tej sprawie jeszcze dosyć dużo do zrobienia. Unia Europejska rzeczywiście dała tutaj krajom wspólnotowym taką trochę wolną rękę w obszarze tego, co mogą zrobić, nie narzucając tutaj tego swojego nakazu, który w początkowej wersji był rzeczywiście taką trochę nadzieją dla nas, że zostanie to prowadzone odgórnie. Natomiast, proszę Państwa, my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby nie monitorować stanu zdrowotnego kierowców. Mamy społeczeństwo starzejące się. W 2050 roku 50% społeczeństwa będzie miało powyżej 50 roku życia. W związku z tym mamy naprawdę, Unia Europejska ma bardzo duży tutaj orzech trudny do zgryzienia, dlatego też wydaje mi się, że powinniśmy takie przepisy wprowadzić jak najszybciej. I nie chodzi tutaj o eliminowanie kierowców z ruchu drogowego. I chcę to bardzo podkreślić. Ja też nie jestem, przepraszam, że to powiem, ale nie jestem zwolenniczką samych szkoleń dla kierowców starszych, bo to trochę nie o to chodzi. Tutaj chodzi raczej o aspekt związany z sprawdzeniem funkcjonowania psychomotorycznego. Ci kierowcy nie mają bladego pojęcia o tym, jak te funkcje wyglądają. Nie są w stanie analizować ich obiektywnie z uwagi na to, że no po prostu nie są w stanie odnieść się też do pewnych elementów, które są standardem badawczym. Ja chcę też podkreślić, że nawet normy psychologiczne dla starszych kierowców, w ogóle z wiekiem, one się zmieniają. To znaczy, że my jako psychologowie też w kontekście właśnie tych norm tego kierowcę oceniamy. Natomiast to, co jest tutaj bardzo istotne, no to, że musimy sobie uświadomić, że większość funkcji psychologicznych, takich psychofizjologicznych, ulega zmianie wraz z wiekiem. I to jest coś, co czeka nas wszystkich. W zasadzie po 21 roku życia idziemy tak stopniowo w dół. I te Zaczyna się. tąpnienia. Zaczyna się. I te tąpnięcia są różne w zależności od kategorii wiekowych. Ten wiek 40 lat jest takim wiekiem, w którym mamy do czynienia z takim dużym tąpnięciem, jeśli chodzi o kwestie wzroku. I tutaj właśnie zmienia się ostrość, zakres pola widzenia, zdolność do akomodacji, pogarsza się widzenie głębi, niekiedy również właśnie zdolność rozróżniania barw, to już oczywiście wraz z wiekiem. Natomiast najbardziej takie newralgiczne zmiany i najbardziej takie widoczne w systemie nerwowym, pojawiają się w momencie właśnie osiągania tego przełomu 40-50 lat, w momencie, kiedy rzeczywiście mówimy o procesach percepcji. I to jest pierwsza rzecz, która już powinna dać nam do myślenia. No, zwykle większość z nas wtedy zaczyna robić test ręki, czyli mówiąc, że ręka jest za krótka, żeby zobaczyć coś, co gdzieś tam widzimy. I to jest sygnał, że należy też sprawdzić, jak ten wzrok w kierowaniu pojazdem, jaki on ma wpływ wtedy na to kierowanie pojazdem. Drugie takie tąpnięcie, takie duże zmiany, to jest 50-60 rok życia. I tutaj rzeczywiście już mówimy o zmianach takich poznawczych, a już później, kiedy mówimy o 65-latkach a już 75-latkach, no to tutaj czasami nawet ten czas reakcji jest dwukrotnie wyższy aniżeli u młodych kierowców. Więc taką graniczną tutaj tą datą wydaje się być ten właśnie taki 65 rok życia, który będzie tutaj dosyć istotny. Natomiast 75 już jest w zasadzie obligatoryjny, dlatego że tutaj mamy do czynienia już w zasadzie z efektami wszystkiego, co się zadziało, czyli zarówno wzrok, jak i słuch, jak i te aspekty psychomotoryczne. I zwracam uwagę na to, że tu nie chodzi o to, żeby komuś odebrać dokument, ale sprawdzić i uświadomić. I ta wartość takich badań psychologicznych, taka edukacyjna, psychoedukacyjna, jest tutaj naprawdę nie do przecenienia. Wielokrotnie pracowaliśmy z takimi kierowcami, którzy przychodzili do nas do instytutu, żeby się sprawdzić, zobaczyć. I oni byli sami zszokowani tym, że te funkcje wyglądają tak, jak wyglądają, bo nie mieli świadomości tego, że potrzebują tak dłuższego czasu na to, żeby zareagować. I chcę podkreślić, że kierowcy starsi, patrząc na aspekt decyzyjny, oni rzeczywiście podejmują decyzje często adekwatne, ale robią to znacznie, znacznie dłużej.
Jeśli dochodzą do tego jeszcze zmiany dotyczące funkcjonowania pamięci krótkotrwałej, która jest tutaj też dosyć mocno deficytowa, no to mamy niestety, ale uczestnika ruchu drogowego, który nie jest w stanie podjąć decyzji bardzo szybko i często ta decyzja wydaje się być nieadekwatna z uwagi na trudności wynikające z procesów niższej koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, ale także właśnie deficytów pamięci operacyjnej, która niestety nie daje nam możliwości posiadanie takiego źródła, z którego wybrać byłoby można. Ta koordynacja wzrokowo-ruchowa, jeszcze tylko dodam, jest lepsza u kierowców starszych, którzy ćwiczą. Więc tutaj ćwiczenia takie dotyczące właśnie sprawności poznawczej, to jest coś, co wydaje się, że powinien wykonywać każdy z nas, bo nasz mózg ma taką zdolność do neuroplastyczności. Ale ta zdolność musi być wykorzystywana, żebyśmy mogli z niej czerpać. A zatem, jeśli ktoś z Państwa myje zęby prawą ręką, to proszę zrobić to dziś wieczorem lewą ręką. Jak jedziecie do pracy starą trasą, to spróbujcie wybrać inną trasę, żeby też zmuszać mózg do wykonywania czynności, które są nowe, bo z tego będziecie potem czerpać wiele, wiele lat. I no właśnie to takie rozbudowywanie tej sprawności bazuje na uczeniu i tworzeniu nowych szlaków takich komunikacyjnych i połączeń synaptycznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Tak jest, bardzo dziękuję. Panie profesorze, ja wrócę może do tych badań, które Państwo robicie, ponieważ generalnie dziennikarze piszący i wszyscy inni zainteresowani tymi kwestiami bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpiecznego udziału w ruchu drogowego młodszych i starszych kierowców poszukują statystyki i zawsze i od lat mówią o tym, że ich brakuje. Nie rozumiem, że za cel sobie Państwo postawiliście właśnie jakąś taką analizę, która by pogłębiała te kwestie. Czy Państwo w tych swoich pytaniach tej ankiety pytają kierowców, na przykład, kiedy byłeś ostatni, ile masz lat, no to tam Pan na pewno pyta, kiedy ostatni raz byłeś, nie wiem, u okulisty, czy u innego lekarza, który by pokazywał, że ten kierowca, bo tu jeszcze moglibyśmy rozmawiać o kierowcach, którzy mają wieloletnie schorzenia i wiedzą o tym. Czy Pan również o to pyta? Czy naniesiecie Państwo również, żeby te statystyki były jak najbardziej, powiedzmy, wiarygodne, takie informacje? Znaczy, ta ankieta będzie rozwojowa. Póki co o to niech pytamy, ale ja jeszcze tutaj odnoszę się też do wypowiedzi mojej poprzedniczki. Pani doktor, no, raczyła zwrócić uwagę na jeden aspekt od strony psychologa, sprawność psychomotoryczną. A ja chcę zwrócić uwagę na drugi aspekt. To są takie jak umiejętności, zdolności, wiedza, doświadczenie. Oczywiście jest poza dyskusją, że wraz z wiekiem spada nam zdolność psychomotoryczna, ale rośnie właśnie doświadczenie, rosną umiejętności. Ten, kto często jeździ, zdobywa coraz większą wiedzę. I dopiero suma tych dwóch rzeczy decyduje, jak my bezpiecznie zachowujemy się na drodze. Taki prosty przykład. Poza dyskusją, im osoba starsza, wydłuży się jej czas reakcji. Ale jedziemy w kolumnie. Jest różnica, czy osoba, ten czas reakcji jest potrzebny dla osoby, która jedzie na zderzaku innego samochodu. Osoba starsza ma rozwagę, doświadczenie, jest ostrożniejsza. Jeżeli będzie jechała 100 metrów za jadącym samochodem, to nawet jeżeli wydłuży jej mu się ten czas reakcji o 2 sekundy, to niczym to nie będzie skutkowało. Więc tutaj ja twierdzę, że tak. Każda choroba, są choroby, które w sposób zasadniczy ograniczają właśnie te zdolności psychomotoryczne. I w każdym wieku one są groźne i te osoby trzeba badać. Natomiast ta granica wieku, kiedy trzeba badać już bezwzględnie, no wydaje mi się, że 65 lat to jest za wcześnie. Może ten 75 lat, tu bym nie wyrokował. Badać trzeba, ale nie za Panie często. profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, bo rzeczywiście No. wiele krajów Unii Europejskiej wskazuje na to, że ten 65 lat, nawet niektóre 45 No, lat, no, no. to nie jest tak, że badamy wtedy co roku czy co 2 lata. Tylko wtedy kierowca jest badany po 45 roku życia, jest obligowany na przykład do tego, żeby przeszedł badanie w wieku 55 lat, Tak. potem na przykład co 2 lata albo co 5 lat, a potem to się po prostu zwiększa i po 75 roku na przykład co 2 lata.
bo tutaj rzeczywiście to tąpnięcie jest bardzo No ja ważne. to doskonale rozumiem, pani, tylko że zawsze bierzmy pod uwagę to, co się da zrobić w Holandii, a to, co da się zrobić u nas. No przecież taki najlepszy przykład z konfiskatą tych samochodów. No jest bardzo jasny przepis. Uważa pani, że będą konfiskowane te samochody? Bo ja uważam, że nie. Tak samo teraz z doświadczeniem tych badań, które będą robione. Jak pani myśli, jakie będą wyniki tych badań i od czego one będą zależały? No, obracajmy się w realiach polskich. Panie profesorze, my mówimy Nie o chcę nic rozwiązaniach na sugerować, ale terenie mam Unii Europejskiej, takie podejrzenia. mówimy o rozwiązaniach na terenie Unii Europejskiej, a nie o tym, co planujemy zrobić w Polsce, bo ja się zgadzam, Ja mówię o że ten skutkach. graniczny wiek dotyczący 75 roku życia jest dobrym rozwiązaniem, Też tak ale uważam. nie zgodzę się z sytuacją tego, że kierowca, który jedzie w kolumnie i utrzymuje wyższą odległość, i w związku z tym, że jakby to ma być argument taki, że on Czyli jest to by był bezpieczniejszy, przykład, no, to jest to nieprawda, dlatego że tacy że kierowcy rzeczywiście. Jeśli on zahamuje jakby w sposób nieadekwatny, to też ten, który jedzie z tyłu, też ma rzecz utrudnioną. Ale druga rzecz taka, to większość tych wypadków to są, panie profesorze, wypadki w środowisku wysokostymulacyjnym. To znaczy, że kierowca starszy gubi się Tak, to znam. w mieście, gubi się w sytuacji, Tak. kiedy Czy muszą być wjeździe na rozwiązane. autostradę się gubi Gubi się, często? No dokładnie, w a u różnych mnie wypadkach, raczej proszę Państwa. ruchu Na drogowym nie mamy takich skrzyżowaniach wszyscy sytuacji. kierowcy w każdym wieku najwięcej wypadków robią. Starsi też. Chodzi o to, że mamy niestety, jakby no, nie możemy kierowcy ograniczyć, to, że on może jechać tylko prosto, nie? Jakby jak dostaje uprawnienia, to je dostaje na wszelkie możliwe inne elementy. Niestety, ale bardzo ciekawe rozwiązanie wprowadzili na przykład Czesi. Dla starszych kierowców mają taką propozycję, że oni mogą poruszać się tylko w obszarze swojego miejsca zamieszkania, żeby dojechać do lekarza i do rodziny. I to jest wszystko. My tego rodzaju Weto. rozwiązania nie mamy, Weto. natomiast wielu kierowców starszych właśnie odczuwa bardzo silny lęk. Wręcz niektórzy wykazują skłonności depresyjne, skłonności do zaburzeń nastroju w sytuacji, kiedy odbiera im się przywilej pod tytułem prawo jazdy. No właśnie. Dlatego rzeczywiście tutaj ten stan psychiczny niekiedy jest bardzo też jakby taką newralgiczną cechą. Natomiast no, są kraje, które i tym elementem się gdzieś tam zajęły. Natomiast my potrzebujemy szerokiej dyskusji, takiej właśnie społecznej również, wśród specjalistów odnośnie tego, co możemy zrobić, żeby ten stan bezpieczeństwa poprawić. Dlatego, że proszę Państwa, ja też pracuję jako biegły sądowy i pamiętam taką sytuację kierowcy, który miał około 90 lat. I spowodował wypadek, którego skutkiem były naprawdę bardzo, ale to bardzo dramatyczne okoliczności i ileś osób poniosło śmierć. Już nie będę wchodzić w szczegóły tego, co się wydarzyło. Natomiast kiedy ja z tym panem rozmawiałam i próbowałam przeprowadzić badanie, to pan powiedział, że po pierwsze, on się nie zgadza z tym, że mu ktokolwiek zabrał prawo jazdy, ponieważ on bezpiecznie jeździ przez 78 lat i on sobie nie życzy. Po drugie, on ma w nosie w ogóle to, co się stało z tym kierowcą, bo skoro był młody, to pewnie jechał pod wpływem i na pewno za szybko. Po trzecie, na jakiekolwiek pytanie dotyczące czasu reakcji i całej reszty, kiedy próbowaliśmy przeprowadzić badanie, powiedział: ja dzisiaj nic nie widzę, nie chcę się poddać badaniu. No tak. Widzicie jakby Państwo, że jakby to są naprawdę, jest wielu kierowców starszych, którzy naprawdę mogą aktywnie uczestniczyć w ruchu drogowym, ale są też jednostki, które jak się wydaje nie mają czym kompensować tych niedomogów, ponieważ uważają, że te cechy się wcale nie pogorszyły i nie Ale chcą to ich sobie tego uświadomić. przekonujmy, że się pogorszyły, ale dajmy im szansę. Nie, nie, nie. Drogie panie, ja się tutaj nie zgodzę. W tej chwili jest wypadek drogowy i jeżeli jest trzeba podać narodowość czy obywatelstwo. Nie podajemy, bo to jest rasizm. Dla mnie podawanie wieku sprawcy wypadku to też jest rasizm. To Powiem znaczy ostro. tak, panie profesorze, ja się Bo robi zgodzę się z od tym. razu wielkie halo, bo starszy kierowca zrobił wypadek. A ja Tak. cały czas mówię, że zagrożenie stwarzane przez starszych kierowców w wieku lat 70, według moich badań, nie jest wcale większe niż zagrożenie powodowane przez najmłodszych kierowców. Znaczy, Znaczy, zgodzę się zgadza. z panem profesorem, bo na przykład rozmawialiśmy kiedyś, dyskusję prowadziliśmy z instruktorką, która szkoli kierowców niedosłyszących. I między innymi, żeby oni mogli zdobywać uprawnienia, nawet te zawodowe,
to tam były różne uzasadnienia, ale wiodącym uzasadnieniem było to, że oni są ostrożniejsi, to co pan mówił o seniorach. I rzeczywiście oni tam i w Polsce, i poza granicami mają możliwości nawet jazdy jak kierowcy zawodowi. Ale ja mam pewną wątpliwość, jaką to. Teraz tendencją szkolenia młodych kierowców, i to będziemy na kolejnym spotkaniu, na które zapraszam 28, mówili. Koledzy przywieźli doświadczenia z całego świata i o nich będą też mówili. Jest to, że szkolenie będzie się skupiało na tym, żeby zbadać i nauczyć młodych kierowców, kierowców, młody to nie zawsze musi być wiekiem młodych, no ale młodych kierowców, żeby oni mieli wyćwiczony i wiedzieli refleks, żeby oni dostrzegali zagrożenia. Czy kierowca senior nie powinien w takim razie w pewnym momencie, bo to będzie nowość, tego kierowca senior się nauczył przepisów, niestety nie kupuje sobie kodeksu drogowego, słucha to, co chce, nie wiadomo gdzie i nie zna do końca tych przepisów, nie może się znaleźć. Moim zdaniem kierowca senior nie zawsze dostrzega albo w dużej mierze mniej tych zagrożeń. Jak pan uważa, czy tu Absolutnie się z panią zgadzam. Bo tu trzeba po prostu, oprócz tych właśnie badań, jest jeszcze naprawdę dużo działań, których się u nas nie robi. Tu ITS jest jakby te właśnie działania próbuje robić, z tego się bardzo cieszę. Ale na przykład tak, no bo to praktycznie ta nasza dyskusja będzie bezprzedmiotowa, jak wejdą samochody autonomiczne. Co prawda to się odwleka co roku, co 10 lat się mówi, że już teraz ich jeszcze nie, ale proszę Państwa, te samochody jednak pod względem bezpieczeństwa są coraz lepiej doposażane. Tam jest już mnóstwo asystentów kierowcy. Ja pracuję na VAT-cie i my głosimy tu takie hasło, żeby zrekompensować spadek tych sprawności różnych, dozbrajajmy samochody. I to nie te nowe, bo one już są. Te, które już jeżdżą, które są eksploatowane. My jak robiliśmy ostatnio szkolenie dla seniorów, to zrobiliśmy taki wykład dwugodzinny na temat tego, co można kupić i za ile, jakie urządzenie, które wspomoże kierującego przy prowadzeniu bezpieczniejszym samochodu. To naprawdę niektóre rzeczy są wcale niedrogie. Ale senior będzie tak samo sprawny w obsługiwaniu tych urządzeń To nie jak trzeba młody kierowca, obsługiwać, bo to są jakoś do tej pory głównie. nie jest tak samo sprawny w obsłudze i w posługiwaniu się komputerem na przykład. No, ale tutaj to jest po prostu, tutaj głównie to te, które możemy zamontować, to są takie urządzenia bezpieczeństwa czynnego, ale biernie wspomagającego kierowcę, widzące więcej niż on i ostrzegające go o zagrożeniu. Już tych różnych takich urządzeń naprawdę nie, no w miarę ja na przykład uważam, że będziemy tutaj lobować w PFRON-ie, żeby ewentualnie dofinansowanie zakupu takich urządzeń no finansował PFRON, no żeby nie tylko zajmował się już osobami niepełnosprawnymi, ale prowadził profilaktykę, żeby tych niepełnosprawnych było mniej. I druga rzecz to te szkolenia. To też uważam, że powinny jednak w tej właśnie, co robiliśmy dla tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to szkolenie, to tam na końcu zrobiliśmy ankietę. Czego zabrakło w tym szkoleniu? To proszę zauważyć, zwrócono nam uwagę, że zabrakło właśnie informacji na temat przepisów drogowych, które zmieniły się w ostatnich latach. Które zostały wprowadzone. Z tym rzeczywiście seniorzy mają problem. Więc takie szkolenia należy robić. Jeżeli w tej chwili doskonali się technikę jazdy młodych kierowców, bardzo popularne szkolenia są. Może to trochę bardziej upowszechnić te szkolenia, doskonalenia techniki jazdy wśród kierowców starszych. A może szkolić nie tylko seniorów, próbować szkolić lekarzy pierwszego kontaktu, próbować szkolić dzieci tych seniorów, na co mają zwracać uwagę. Moim zdaniem, że jeżeli taki wprowadzimy przepis, że będziemy tych seniorów badać przez co 2 lata już od wczesnego wieku, no boję się, że to się źle skończy. No. Źle się skończy, mimo że idea jest bardzo słuszna. A u nas to będą, no ja wiem, no jakby to powiedzieć, telewizji. W tej chwili są badania kierowców
I widać wyraźnie, że nie powinien dostać badania mam. Jasne, jasne. Ja mam taką wątpliwość, bo tutaj jeden z czytelników, to do pani doktor takie zapytanie, znaczy zapytanie, taka nawet refleksja, że kiedyś uczestniczył z panią w jakimś programie telewizyjnym czy radiowym i pani jakby nie dostrzegła w tej dyskusji, że również młodzi kierowcy mają problem z koordynacją, z oceną odległości, nie przyznają się do takich problemów, a na przykład jest taka grupa młodych ludzi, która jest zwolniona z zajęć WF-u w szkole i to są potencjalnie kierowcy, którzy zagrażają w ruchu drogowym. Może mamy... Ja w ogóle jakby, ja nie znam takich badań, które by pokazywały tego rodzaju uwarunkowania. My do większości narzędzi, które stosujemy, mamy normy, które przeprowadzone są na pewnym zbiorze populacyjnym, gdzie jasno widać, że zarówno koordynacja wzrokowo-ruchowa, jak i czasy reakcji są zdecydowanie no, lepsze, no niestety trzeba to powiedzieć, lepsze w przypadku młodych kierowców w porównaniu z kierowcami starszymi. I jest to element dotyczący procesu starzenia się, tego, że zmienia się funkcjonalność ośrodkowego układu nerwowego, zmienia się jego bezwładność, w związku z tym tutaj z tego po prostu nie przeskoczymy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że mówiąc o tym, jakiego rodzaju rozwiązania ma Unia Europejska, wcale nie mówię, że my powinniśmy je wdrożyć dokładnie tak. Sądzę, że takim bezpiecznym elementem, takim czasem, którym należałoby się zacząć interesować swoim własnym zdrowiem, jest ten taki wiek graniczny około właśnie 60 roku życia, ale tutaj raczej widziałabym to w takiej kwestii zachęcania tych kierowców do tego, żeby się monitorować. Natomiast obowiązkowo badania dotyczące tego, jak funkcjonują nasze sprawności psychomotoryczne, no to ten 70, 75 rok życia jest tutaj naprawdę bardzo newralgiczny. W związku z tym tutaj już nie mamy wyjścia, powinniśmy po prostu to sprawdzać, bo to, że kierowca będzie to kompensował doświadczeniem i całą resztą, wymaga jego znajomości na temat swojego funkcjonowania i tutaj mówię o właśnie o tym aspekcie, którym gdzieś obserwujemy u tych kierowców niektórych deficyt. Niektórzy widzą, inni nie chcą tego widzieć. I ja teraz właśnie zastanawiam się tak naprawdę, z jakiego powodu tak wielu kierowców mówi, że nie chce tych badań, jeśli twierdzą, że ta sprawność jest dobra, że oni sobie radzą. No to jeśli jest dobra i sobie radzą, no to to badanie tylko potwierdzi to, że jest świetnie i tak dalej i w zasadzie nic się nie wydarzy. Natomiast praktyka jest niestety inna, bo i chcę powiedzieć też to, że wielu z tych kierowców jest naprawdę wdzięcznych za to, że tę wiedzę ma, bo wie, że może godziny szczytu w dużym mieście to może nie jest najlepszy wybór. To, że może trzeba rzeczywiście utrzymywać tą większą odległość, ja muszę to wiedzieć. To, że może nie najlepszym pomysłem jest wyjeżdżanie w momencie, kiedy mamy do czynienia z takim przejściem z dnia do szarości i potem do ciemności, ponieważ ta akomodacja plus wrażliwość na roślinie i cała reszta też już inaczej funkcjonuje. Więc ci kierowcy bez takich badań nie mają szansy często na to, żeby zdobyć tą wiedzę o sobie. I o to chodzi, proszę Państwa, żeby te badania miały wartość psychoedukacyjną. I taką właśnie, bo my podczas tej psychoedukacji jasno mówimy, czym można to kompensować. Czyli mówimy, może nie jest najlepiej, żebyś rzeczywiście jeździł do centrum w godzinach szczytu, ponieważ nie jesteś w stanie już poznawczo poradzić sobie z taką dużą ilością bodźców, więc możesz, nie wiem, zrobić to we wczesnych godzinach porannych, w sobotę albo w inny dzień, kiedy rzeczywiście ten ruch jest mniejszy, bądź też właśnie poprosić kogoś, kto jest w rodzinie, kierowcą i tak dalej, żeby być po prostu bezpieczniejszym dla siebie i dla innych ludzi, bo ja nikogo nie oskarżam o to, że on celowo powoduje wypadek drogowy, bo takich sytuacji raczej nie ma, no chyba, że mówimy o różnego rodzaju dysfunkcjach natury psychologicznej, które są trochę inne niż te, o których tutaj dyskutujemy. Natomiast jeśli już mamy ileś tam przyczyn danego zdarzenia, to musimy zanalizować to, która z nich okazała się dominująca w tym kontekście, to znaczy z jakiego powodu doszło do tego wypadku. A zatem jeśli mamy do czynienia z wieloaspektowością, czyli powiedzmy
To, że kierowca wyjechał, no tutaj przykład jednego też z opinii, które prowadziłam. Kierowca, proszę Państwa, wyjechał o 23 tam ileś tam odwieźć swoje, czy tam odebrać swoje dziecko od znajomych. Na drodze, na której jego zdaniem nie stoją, po pierwsze, cytuję, po drugie, nie ma żywego ducha. I była no, prawie północ. I on jechał, jak twierdzi, po jednym piwie. I wyobraźcie sobie Państwo, że w środku lasu wyszedł mu przed auto człowiek kompletnie pijany. I nie miał możliwości ani jeden, ani drugi uniknąć tego zdarzenia. Tamten człowiek zginął, ten skończył, no wiadomo gdzie. No i teraz właśnie. Gdyby tam nikogo nie było, być może nic się by w nie wydarzyło, nie? Tak. Natomiast czy inaczej, to, że on był pod wpływem nawet odrobiny alkoholu, nie dało mu szansy na to, żeby zareagować adekwatnie. A zatem wiecie Państwo, to jakby wypadek to jest ta wieloaspektowa rzecz. I my musimy sprawdzać, która przyczyna była tą dominującą do tego, żeby sprawdzić, że rzeczywiście dlatego się to zadziało, pomimo tego, że pewne inne zbiegi okoliczności akurat to umożliwiły. I jeśli dominującą jest wiek, alkohol, ryzyko, agresja, inne rzeczy, no to to musimy brać w pewnych analizach, jeśli chodzi o kwestie działań prewencyjnych. I tak jak Tak. mówiliśmy, no, kara, żeby była skuteczna, ona musi doprowadzić do zmiany zachowania. W innym wypadku jest po prostu restrykcją, która wywołuje jeszcze frustrację. Tak jest, Ale tak. żeby ona zmieniła to zachowanie, ona musi być rzeczywiście natychmiastowa, współmierna do winy i nieuchronna. Jeśli taka będzie, to ma szansę na to, żeby korygować zachowanie, no, a o korygowaniu postaw to w zasadzie jeszcze pieśń przyszłości. Jasne. Dziękuję bardzo. Mamy taki zwyczaj, panie profesorze, to adresuję do pana, że na koniec każdy z naszych gości ma tą minutę czy te 2 minuty, żeby się wypowiedział, powiedział to, czego nie powiedział, co chce powiedzieć, zaapelował i tak dalej. Naszym wiodącym tematem była w pewnym sensie odpowiedź, czy to stan zdrowia, czy wiek powoduje na to, że kierowca jest bezpiecznym czy niebezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Panie profesorze, minuta dla pana, czy 2 minutki, niech pan podsumuje to, co pan by chciał powiedzieć, albo nie zdążył, godzina jednak jest krótko. Temat zaczęliśmy. Oczywiście nie jest to nasze ostatnie spotkanie na ten temat. Proszę bardzo, panie Ja to profesorze. tylko powiem jako podsumowanie, że z tą teraz wypowiedzią zgadzam się, że trzeba od pewnego wieku badać kierujących samochodami osobowymi. Powinno to być raczej, moim zdaniem, wiek powyżej 70 lat. Nie chcę to określać dokładnie, ale moim ideałem byłoby to, żeby na takie badania zgłaszali się kierowcy, kierujący samochodami z własnej nieprzymrużonej woli, niezależnie od wieku. Co robić, żeby ich świadomość była tak wysoka, że oni sami podlegaliby, no ja wiem, no samokontroli. Natomiast obligatoryjnie od pewnego wieku te badania trzeba będzie wprowadzić, bo nie będzie innego wyjścia. Chyba że no, wprowadzone zostaną powszechnie samochody autonomiczne. Natomiast Tak jest. jeszcze mi jedna rzecz uciekła, bo tu jeszcze jest jeden taki poważny problem, jeżeli chodzi o starszych kierowców. Moim zdaniem bardzo duże znaczenie ma regularność korzystania z samochodu. Ta regularność, która do wieku emerytalnego jest oczywista, w czasie przejścia, po przejściu na emeryturę różnie bywa. I najgorzej chyba są niebezpieczni ci kierowcy, którzy bardzo rzadko z tych pojazdów korzystają. No i pewnie też to w jakiś sposób przeradza się na bezpieczeństwo. Ale twierdzę wyraźnie, że z moich badań wynika, że kierowcy do 70 lat nie tworzą większego zagrożenia wypadkowego niż pozostali, no głównie ci najmłodsi kierowcy, bo ten średni wiek tu też można dyskutować, jak to tam jest. Ale Jasne. dopiero potem to zagrożenie wzrasta, no i ten wiek 75 lat badań jest jak najbardziej uzasadniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pani doktor, proszę bardzo, 2-3 minutki dla pani.
Ja bym chciała jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, o której tutaj nie mówiliśmy, a mianowicie o tym, że aktualnie niestety, ale mamy wiele chorób neurodegeneracyjnych, które dotyczą nie tylko starszych kierowców, ale w ogóle osób, które są też młodsze. I tutaj coś, co jest kolejną taką lekcją naszą do odrobienia, jest też to, że w przypadku kierowców młodszych, którzy na przykład przeszli udar, bądź też są ofiarami jakichś zdarzeń drogowych, bądź też mają inne przyczyny, takie fizykalne swojego stanu, który mocno wpływa na aspekt psychologiczny, oni bardzo często nadal nie są przez lekarzy, czy neurologów, czy innych specjalności, nie są kierowani na badania psychologiczne, a powinni być. I tutaj gro mamy takich kierowców, którzy na przykład funkcjonują poznawczo w sposób bardzo mocno obniżony i mają lat tam 30, 40, 50, nieważne. Natomiast trafiają do nas przez przypadek, bo albo są zatrzymani za przekroczenie prędkości i tego limitu 24 punktów karnych, albo z innych przyczyn. I okazuje się tak naprawdę, że kierowca pod względem funkcjonowania poznawczego dawno już nie powinien mieć uprawnień do kierowania pojazdem, a je ma dlatego, że lekarz nie zdecydował o tym, żeby poprosić o konsultację psychologa transportu, żeby przeprowadzić badanie z tytułu obniżenia się sprawności psychofizycznych, będących efektem przeżytego udaru bądź też innej historii. I tutaj rehabilitacja udarowa, poudarowa jest bardzo ważnym takim elementem, z którego też możemy korzystać. I to też ważne, żeby ci kierowcy, po prostu jeśli chcą wrócić na właśnie do bezpiecznego kierowania pojazdem, no to powinni rzeczywiście tej rehabilitacji poudarowej się poddać, a nie wsiadać ślepo za kierownicę, ponieważ nie są w stanie zareagować tak, jak chcieliby, albo tak, jak reagowali wcześniej. I to jest kolejna rzecz. I ostatnie słowo na temat leków, o których wspominaliśmy. Proszę Państwa, wchodzimy w taki okres też przeziębieniowy i tak dalej. Wszystkie te leki na bazie pseudoefedryny, które dosyć aktywnie wpływają właśnie psychoaktywnie, to też sytuacja, którą powinniśmy brać pod uwagę. Ja nie mówię już o lekach takich przeciwalergicznych, bo zwykle te leki nowej generacji aż takiego wpływu nie mają, ale zwróćmy uwagę też na to, że na wielu polskich medykamentach, jeśli mamy do czynienia z informacją nie stwierdzono wpływu na prowadzenie pojazdów mechanicznych, to bardzo często go nie badano. A nam się wydaje, że to jest nie stwierdzono, to znaczy, że go nie ma. To nieprawda. Jeśli nie badano, to znaczy, że możemy zgłosić to do Ministerstwa Zdrowia, do takiego departamentu, który zajmuje się skutkami takimi niepożądanymi lekarstw i to wszystko. A zatem trzeba się bardzo jasno monitorować, żeby widzieć, jak te leki na nas też wpływają. Już oczywiście nie mówię tutaj o takich oczywistych oczywistościach, jak monitorowanie glukozy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą z cukrzycą. Tak więc no, generalnie tutaj mamy też jeszcze sporo rzeczy do takich działań psychoedukacyjnych, bo ja tutaj mówię o psychoedukacji kierowców, żeby wiedzieli, jak to wpływa na funkcjonowanie psychofizyczne i jak duże znaczenie ma dla bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Tak jest. Dziękuję Czyli nie bardzo. tylko bieg, ale i przeżyte choroby. No tutaj dobrze, że to Tak powiedziałem. jest, tak. Ja tylko powiem tak, że tu państwa jako instytucja również ma dużo do zrobienia. Na przykład Japończycy mieli takie doświadczenie, że w pewien sposób też chcieli wymusić na seniorach, żeby oddawali dobrowolnie te prawa jazdy w pewnym momencie, jak sobie uświadomią swój stan, jakim są, ale dawali im jakiś coś w zamian, jakiś przywilej, czy jakiś tam, powiedzmy, ulgę podatkową, czy inaczej, czyli po prostu zachęcali. Tych zachęt oprócz edukacji też potrzeba. I to jest bardzo ważne. Jak widzimy, temat jest, zaczęliśmy, ale to przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Nie wiem, czy jesteśmy na szczycie, a tam bardzo przed nami dużo. Będziemy do tego tematu wracali. Będziemy pana profesora prosili, już dzisiaj prosimy, że jak będzie miał pan jakieś nawet cząstkowe wnioski z tych badań, to bardzo chętnie porozmawiamy o nich w tym gronie, w szerszym gronie. Bardzo o to prosimy i czekamy. Następnym naszym spotkaniem na Ratuszowej będzie spotkanie za tydzień, 28 o godzinie 11. Tytuł będzie Więźniowie tej samej instrukcji. Trochę prowokujący temat. Egzaminatorzy, instruktorzy wiedzą, o co chodzi, o jaką instrukcję chodzi. Zachęcam do czytania dzisiejszego artykułu pana Uździckiego. Naszym gościem będzie właśnie w czwartek pan Uździcki, będzie pan Matuszewski i pan Wiśniewski, który powie o doświadczeniach światowych w związku z tym, że uczestniczył w ostatniej konferencji SIEKI.
Także bardzo zachęcamy do ewentualnych pytań i zachęcamy do spotkania. Dziś, gośćmi dzisiejszego spotkania była pani doktor Ewa Odachowska-Rogalska i pan profesor Mirosław Gidlewski. Bardzo państwu dziękuję za wypowiedzi, bardzo dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Dziękuję bardzo słuchaczom i uczestnikom zewnętrznym. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Thank you.